Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Brickheads Monkey King o numerze katalogowym 40381. Zestaw ten został wydany w 2020 roku, posiada 175 elementów, jego cena katalogowa to 44,99, a sam zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 10 lat. Zatem oglądnijmy sobie teraz pudełko. Tak wygląda ono z przodu, z tyłu, od góry, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Przejdźmy więc teraz do unboxingu tego Brickheadsa. Ogólnie jest to Brickheads numer 110 i oprócz tego, że jest to seria Brickheads, no to jest to też oczywiście seria Monkey King. Z tego co wiem też, ten Brickheads jest unikatem dla LEGO Store'ów i LEGO Shop'ów. Jak widzicie też otwarcie było na plombę, co jest dość rzadko spotykane w tak małych zestawach. No i już Wam pokazuję, co znajduje się w środku. No naprawdę to opakowanie było wypchane po same brzegi klockami i w środku znajdują się trzy woreczki właśnie z elementami. Taki większy, mniej wypakowany, większy, bardziej wypakowany. No i dodatkowo jeszcze taki mały woreczek. Sama instrukcja, jak to w Brickheadsach, niestety jest składana. Zobaczmy sobie na tył, czy jest tam coś ciekawego. Spis elementów, reklama zestawów z Monkey Kida, także jest to coś dosyć rzadkiego. Ja też mam pierwszy raz styczność z tą serią, ale widzę, że graficznie instrukcja prezentuje się nieco inaczej. Naprawdę fajnie to wygląda, takie niebieskie strzałki. No nic, mi chyba nie pozostało nic innego, jak wzięcie się za budowę tego zestawu. Tak prezentuje się ten Brickheads po zbudowaniu. Muszę przyznać, że wygląda on nieco lepiej na żywo niż to na jakichś zdjęciach czy na przykład na pudełku. Jest to też jedyna rzecz w tym zestawie, więc od razu ją sobie omówmy. Zacznę od tej podstawki, tak ona się prezentuje. Jest to zwykła, klasyczna Brickheadsowa podstawka zbudowana na bazie płytki 6x6. No i oczywiście tutaj znajdują się miejsca na wpięcie tej figurki. Co do właśnie figurki tego Brickheadsa Monkey Kinga, to muszę przyznać, że naprawdę mi się ona podoba. Zacznijmy sobie od nóg, gdzie to znajdują się bordowe spodenki oraz czarne buciki. Sam tors wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest to właśnie taki nadruk, mi się on bardzo podoba. Ta złota zbroja w szczególności wygląda dobrze, przynajmniej moim zdaniem. Po bokach, na rękach, dokładniej na ramionach, ma dwa takie złote naramienniki. No a ręce też, obydwie, wyglądają tak samo. Z tym, że w tej właśnie trzyma taką swoją pałkę. Te dwa złote elementy, pierwszy raz mam z nimi styczność. Naprawdę są one moim zdaniem fajne. Co do głowy tego Brickheadsa, to moim zdaniem jest bardzo dobrze wykonana. Wydaje mi się też, że ma on unikatowe jak dla siebie elementy, czyli te złote oczy. Naprawdę fajnie się one prezentują. Po bokach oczywiście taka ruda sierść, fajnie się ona tak wznosi. Mi się to podoba. No i jeszcze po jednym uchu na każdą ze stron. Jeżeli chodzi o bok tej figurki, no to tak to się prezentuje z jednej, no i oczywiście z drugiej strony. Wygląda to oczywiście symetrycznie. Z tyłu tak to się prezentuje, jak widzicie w tym miejscu czerwona pelerynka, ogon oraz takie lekko porozwalane włosy. Od góry ta figurka wygląda właśnie tak. Jak widzicie, na górze ma on dwa jakieś takie pióra, czy też wstążki w kolorze czerwonym. Nie wiem, co to dokładnie jest, można tym też sobie lekko poruszać. No i te włosy również są, że tak powiem, tak trochę poroztrzepywane w różne strony. No i naprawdę muszę przyznać, że ten Brickheads po prostu bardzo mi się podoba, ale też chyba nie ma już co więcej o nim mówić, więc przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania. Podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że ten Brickheads naprawdę mi się podoba. Zobaczcie jeszcze na elementy zapasowe. Moim zdaniem są one naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ w nich otrzymuje się trochę takich drobnych elementów do wykańczania własnych konstrukcji oraz dwa złote klocki, które w sumie no nieczęsto się dostaje. Myślę, że za te zapasowe elementy mogę ocenę o pół stopnia w górę podnieść. Wracając do samego zestawu, moim zdaniem jest on naprawdę bardzo ładnie oraz estetycznie wykonany. Moją oceną dla niego będzie 8,5 na 10. Wy w komentarzach możecie pisać, jak oceniacie ten zestaw oraz co się Wam w nim najbardziej podoba. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!